Szwajcarzy zadowoleni, bo projekt jest kompletny. Od nowego roku za ponad 27,5 miliona złotych będą montowane kolektory słoneczne. Do końca grudnia każdy mieszkaniec Mszany Dolnej, Niedźwiedzia czy Kamienicy będzie miał już gotowy projekt instalacji kolektorów słonecznych. Firma, która została wyłoniona w drodze przetargu, dociera do wszystkich gospodarstw. Projektowane są indywidualne instalacje solarne. W Limanowej dobiegają końca prace związane z montowaniem solarów na szpitalu. Na dachu kotłowni i specjalnej konstrukcji będzie zamontowanych 48 paneli kolektorów słonecznych. Szpital w ten sposób zaoszczędzi około 30% ponoszonych kosztów utrzymania. Dofinansowania tych projektów to jest 85% Małopolskiego Programu Operacyjnego, 15% to jest wkład własny powiatu. W tym roku starostwo wydało ponad 5 milionów złotych na termomodernizację szkół, internatów oraz domów pomocy społecznej. Józef Budacz, TV28.